Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Sigma. Miłego wieczoru z klimatycznymi piosenkami. Maciej Turkowski. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Sigma od grupy ATSU. Cześć, z tej strony Karolina Jastrzębska z zespołów Stacja Folk oraz Caroline and the Lucky Ones. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sigma. Do usłyszenia. Cześć. Tu Radio Sigma, chciałoby się powiedzieć, ale no nie każdy może mówić w Radio Sigma. Chociaż za to każdy może pozdrowić Radio Sigma, co ja czynię z ogromną przyjemnością. Pozdrawiam Radio Sigma, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Sigma, Radio Sigma. Cześć, nazywam się Mariusz Procyk. Jestem liderem zespołu Calcium Folii. Chciałbym zaprosić Was na koncert promujący naszą płytę pod tytułem Furtka. Wspólnie z nami zagra kilku zaproszonych muzyków i będą niespodzianki. Koncert odbędzie się 3 października o godzinie 20 w pracowni piosenki na warszawskim Żoliborzu, ulica Popiełuszki 16. Pozdrawiam słuchaczy Radia Sigma i do zobaczenia. Godzina 20. Radio Sigma FM gra naszych, promuje polską muzykę, polskich muzyków i polską piosenkę. Witam wszystkich słuchaczy, tych tutaj na czacie, zawsze wiernych. Zobaczymy, kogo tutaj mamy.
Witam Artura, Grażynkę i Zosię i tych, którzy są na odsłuchu zewnętrznym. Moi drodzy, najpierw może takie ogłoszenia parafialne. Jutro 23 września w katowickim Teatrze Kores odbędzie się premiera projektu Hanki Nowickiej-Rożeń Być jak Ella. Mowa oczywiście o Ellie Fitzgerald. Wszystkich serdecznie bardzo zapraszam. Godzina 19.30, o ile jeszcze są bilety. 25 września natomiast w Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazu o godzinie 20, to jest Chorzów, odbędzie się koncert youtubera. Youtubera znacie, gramy go tutaj w Radio Sigma. 3 października natomiast w Lublinie swój koncert da Magda Piskorczyk, o której dzisiaj też troszeczkę usłyszymy. Moi drodzy, na przedostatniej audycji, bo ostatnią prowadziła nasza Zosia, jeszcze raz jej bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, bo świetnie sobie poradziła. Dedykacji muzycznych tutaj nie ma, tu prezentujemy muzyków, więc myślę, że Zosia doskonale wie, że jestem jej wdzięczna za to, że tak pięknie poprowadziła moją audycję. Ale przedostatnia audycja. Wspominaliśmy Genka Loskę, wielkiego naprawdę muzyka, człowieka bardzo utalentowanego, który 9 września od nas odszedł. I za chwileczkę usłyszymy jego utwór, no po to, żeby ta pamięć była o nim bardzo żywa, żebyśmy pamiętali o Genku. Wszyscy wierzyliśmy, że po wybudzeniu się ze śpiączki jednak da radę. Choroba go pokonała, ale muzyka jego z nami została. Będzie zatem Genek Loska i utwór W jedną stronę bilet. Zapraszam. W jedną stronę bilet.
nieodżałowany Gienek Loska. Niech jego muzyka nam towarzyszy. Mógł jeszcze tak wiele zrobić dla polskiej muzyki. No wielka szkoda, wielka strata. Moi drodzy, w niedzielę miałam wielką przyjemność porozmawiać z Magdą Piskorczyk. To wokalistka, instrumentalistka, gra na akustycznej, elektrycznej, basowej gitarze, także na instrumentach perkusyjnych. Wykonuje głównie muzykę zakorzenioną w tradycji afroamerykańskiej i afrykańskiej. Magda Piskorczyk jest mocno zainteresowana właśnie muzyką etniczną z różnych stron świata. Będzie o tym za chwileczkę mówiła. Śpiewa głównie po angielsku, czasami po polsku. Również wytłumaczy się, dlaczego tak rzadko śpiewa po polsku, ale także w innych językach, na przykład w hiszpańskim, kreolskim czy afrykańskich językach, a dokładnie bambarze i tamaszek. Posłuchamy, co Magda Piskorczyk ma nam do powiedzenia, a później usłyszymy dwa polskie jej utwory. Będzie to wspomniany przez nią utwór Rzeźb mnie i Johnny Zamulony. Zapraszam do wysłuchania wywiadu z Magdą Piskorczyk. Niedziela 13.30, a po drugiej stronie Magda Piskorczyk. Jak fajnie Cię słyszeć, Madziu, wiesz? O, dzień dobry Ciebie również, Szymonko. Powiedz, co słychać w Twoim świecie muzycznym? Bardzo dobrze. Teraz już po tym, jak pandemia minęła, oczywiście żartuję, i już nie ma wirusa, jak wiemy. Ciężki żart, ale w porządku obudziły się koncerty, obudziły się nowe działania muzyczne i nie tylko, co jest bardzo, bardzo cenne. No, no to może coś zdradzisz o tych nowych projektach, coś powiesz? Jakie to projekty? Nie chcesz zdradzać? Jestem taka niezdradzająca. Aha, dobrze. A jak sobie radziłaś z tym czasem? Jestem ekstrawertyczna na scenie, ale niekoniecznie. Powiedz, Madziu, jak sobie radziłaś z tym czasem odosobnienia od widowni? Akurat, jak pomyślę i wrócę pamięcią do paru miesięcy sprzed, to z jednej strony, znaczy tak dwojako, bo z jednej strony bardzo mi brakuje spotkań, brakowało spotkań z ludźmi, z publiką, z fanami cudownymi, przede wszystkim z ludźmi, to z drugiej strony nigdy tak naprawdę przez wiele lat, na co nie narzekam, ale nie miałam czasu na to, żeby się tak zatrzymać. Zdałam sobie sprawę z tego, że ja non-stop byłam w pracy. Wspaniałej, bo mam to szczęście, że moją pracą, hobby jest moją pracą i to, co kocham, jest moją pracą. To przyznam, że miałam czas na to, żeby się zatrzymać, żeby pomyśleć o tym, co mogę zrobić nowego. I powiem szczerze, że naprawdę nie mam na co narzekać. Jestem zdrowa, cała moja rodzina też jest zdrowa. Nic się nikomu nie stało, szczęśliwie. Tak, miałam czas na to, żeby zacząć też robić nowe rzeczy, tworzyć. I chyba trochę się wyciszyłaś, prawda? Co? I chyba trochę się wyciszyłaś. Takie wyciszenie jest czasami potrzebne. Domyślałaś? Wiesz co, wyciszyłam, ja też nie jestem jakoś specjalnie głośna i zawsze znajduję ten czas na wyciszenie. Nawet jeżeli jestem w toku intensywnej pracy, to zawsze, jak już nauczyłam się, chociaż może nauczyłam się, nie, to jest za dużo powiedziane, ale cały czas się uczę znajdować czas również dla siebie. Ale fakt, że było więcej czasu na zatrzymanie się. A były jakieś festiwale w międzyczasie?
gdzieś udało ci się zagrać? Bo większość była odwołana, prawda? Ale mówimy o którym czasie? No teraz ten czas taki zły dla nas. Dla nas, dla publiczności. Bo ale was... mówimy o tam marzec, przez no, marzec. Tak. To okay. Już do dzisiaj, tak? Tak, od marca do dzisiaj. Okej, no to tak, to były i koncerty większe, i mniejsze, a teraz w zeszłym tygodniu, sobota, niedziela, no to też Polski Dzień Bluesa w Kaliszu. Mhm. I niedziela Biała Blues, czyli Biała Podlaska. Mm-hmm. Koncert plenerowy w bardzo przyjemnym, pięknym miejscu, w amfiteatrze, w Parku Radziwiłłów. Także no, już pomalutku coś się dzieje. No i teraz kolejne koncerty, bo przecież 3 października, o ile dobrze pamiętam, tak, czy to Lublin i tam z moim projektem wspólnie stworzonym z Jerzym Kubiakiem, tam gramy American Folk Blues Project. Mm-hmm. A potem znowu festiwal w Warszawie z moim składem regularnym. I coś jeszcze jest, coś jeszcze się dzieje. No pewnie dużo, kłaczy. Jak znam ciebie, tak, dużo. Madziu, jaka stylistyka muzyczna jest ci najbliższa? W czym czujesz się najlepiej, co chciałabyś wyeksponować? Trudno mi na to odpowiedzieć tak jednoznacznie, bo jak posłuchasz mojej muzyki, czy drodzy słuchacze posłuchają mojej muzyki, tam no jest wielka różnorodność. Oczywiście wszystko oscyluje wokół muzyki serca, takiego groove'u bardzo osadzonego, rytmu. Dla mnie rytm jest niezwykle istotny, ważny. Kocham rytm, groove. Dobrze osadzony, więc to na pewno blues w sobie ma, przynajmniej ten stary albo też współczesny, fajnie tak właśnie groove'owo zagrany. To uwielbiam muzykę arabską, uwielbiam, właśnie miałam w nocy rozmowę taką ciekawą moją przyjaciółką z Berlina, która zafascynowała się desert blues, czyli muzyką pustyni. A ja to kocham po prostu w zasadzie od samego początku, jak zaczęłam tworzyć muzykę. No teraz akurat to jest bardzo popularne w świecie. Pamiętam, że jak wyszłam na scenę solo, jeszcze wtedy grałam, i zaczęłam właśnie takie afrykańskie wstawki, afrykańskie pieśni śpiewać, to pamiętam, że organizatorzy festiwali w Polsce tak troszkę uważali za flika. I zawsze to było inne. Nawet nie celowo, bo dla mnie nie jest celem bycie inną, ale dla mnie celem jest bycie sobą. I w związku z tym Afryka jest dla mnie niezwykle... Afryka Zachodnia, Afryka... Ta muzyka, tak? Afryki Zachodniej, czy właśnie muzyka pustyni, jest bardzo bliska mojemu sercu, więc powiem szczerze, że tęsknię za pustynią. I byłam tam nie jeden raz i to jest dla mnie miejsce cudowne. Tam dopiero można się wyciszyć, to jest no coś prawdopodobnego. Tak chciałam powiedzieć. Tak, pamiętam jak po przeczytaniu Schmidta Noc ognia, więc marzyłam o tym, żeby przeżyć taką choć jedną noc ciszy. I udało mi się to. To nie jest moja zasługa, po prostu doświadczyłam tego i to jest cisza nieprawdopodobna, taka, że jak mówisz szeptem, to wydaje ci się, że strasznie głośno i słyszysz powietrze między zębami, więc to jest przepiękne. Tak trochę odeszłam od tematu, ale to też, to myślę, od pytania, ale trochę tak, trochę nie, bo dla mnie muzyka no, to jest wszystkim, co mnie otacza. Ja wręcz
prostu gdzieś idę, słyszę jakieś dźwięki, które się tak rytmicznie ułożyły, uderzenia, tak mój mózg postrzega świat, to od razu słyszę jakąś melodię albo właśnie rytm. No wiesz, Madziu, dzięki tym informacjom to łatwiej zrozumieć twoją muzykę. Myślę. Może tak, może właśnie tak, że u mnie też moja muzyka nigdy nie była taka jednoznaczna. Jednoznaczna, tak. I no ale dla mnie jest ważne to, żeby rozmawiać z ludźmi, z publiką, z ludźmi, bo jakoś tak z ludźmi, tak? Do których mówię językiem swojej muzyki, żeby rozmawiać szczerze i niczego nie robić po to, że bo akurat tak jest modnie, bo akurat to jest fajne, żeby było głośno, żeby było tak czy inaczej. Ja myślę, że trochę jest czasem brakuje różnorodności, powiem szczerze, zwłaszcza na europejskich, o Polsce też tu mówię, scenach dużych, nawet plenerowych, właśnie różnorodności takiej, żeby też zagrać nawet ciszą, że to nie musi być bardzo głośno, żeby publikę zabawić, tak, że ludzi się uczy tego, że o tak, no jak będzie głośno, będzie szybko, no to będzie super. I tak jest, ale po części jest też druga strona medalu, że można ludzi ukołysać ciszą, ukołysać dynamiką grania, co ja osobiście uwielbiam, od głośnego do cichego i to tak jak dźwięk. Dźwięk się nosi falami, to nie jest jedna wielka, jakby to powiedzieć, taki huragan dźwięku. Nie zawsze, bo czasami jest właśnie tak i to jest przepiękne, bo też bardzo lubię konkretne, ciężkie i mocne grania. To mi się też bardzo podoba. Ale też uwielbiam tą ciszę, zawieszenie, taką przygodę z dźwiękiem. Mhm. I na przykład tego mi często brakuje na dużych scenach festiwali. No w Polsce na pewno, bo moim zdaniem organizatorzy się boją, że ludzie się znudzą, że coś tam... Albo nie będzie popularne, prawda? To też jest niestety, tak, że... ta popularność jest... No ale popularność jest czymś, co tak naprawdę tworzą i organizatorzy, no, to, co prezentują ludziom, tak? Że no, edukacja muzyczna, no to też jest czymś istotnym. No, za chwileczkę do tego tematu wrócimy. Różnorodność, Nadziu, tak, twoje to... inspiracje muzyczne, trzy najważniejsze. Muzyka pustyni, na pewno. Gospel i soul, bardzo mocne. I stary blues. Taki korzenny, prawda? Też uwielbiam korzenny blues. Czemu Magda Piskoczyk tak rzadko śpiewa po polsku? Ja pamiętam twój projekt, gdzie jest rzeźb mnie, to jest twój tekst w ogóle w tym projekcie? To jest moja muzyka. A tekst? I oryginalnie napisałam tekst w języku angielskim i przez jakiś dłuższy okres czasu słyszałam, że Bogdan bardzo chce dla mnie coś napisać i ja troszkę w to nie wierzyłam. Byłam początkującą wokalistką, początkującym muzykiem, o może tak, na scenie. I w końcu tak się stało, że jakoś udało nam się spotkać z Bogdanem i on powiedział to mi prosto w twarz. Bardzo bym chciał dla ciebie coś napisać. I ja dałam mu rzeźb mnie w języku angielskim gotowe i powiedziałam, o czym jest. On powiedział, dobrze, posłucham, napiszę. Napisał tekst o czymś, zupełnie inną historię, ale taką, że jak wzięłam tekst do ręki, to było, o, tak. To jest twoje, tak? Zaproponowałam tam jedną zmianę, czy jak jest tam fragment taki jak woda toczy ląd. To była jedyna moja zmiana, ale właśnie przeczytałam, o,
I twój tekst od razu ci wziął. Tak. Jak założenie takiej dobrze strojonej koszuli. No to dlaczego Magda Piskorczyk tak rzadko śpiewa po polsku? Bo tak mało jest tekstów dobrych polskich dla mnie osobiście, które mi pasują. A czemu Magda Piskorczyk nie pisze sama tekstów po polsku? To uważa, że nie wszystkie wokaliści potrafią pisać po polsku. Ja póki co uważam, że nie potrafię. Lepiej mi to idzie w języku angielskim i ta poetyka i ta melodyka języka zdecydowanie bardziej mnie pociąga. Język polski jest niezwykle wymagającym językiem. No, to prawda. W moim odczuciu i jest przepięknym językiem i ja go po prostu nie chcę szkalować. No, ale ja ja wierzę w to, Madziu, że jako ta, wiesz, propagatorka języka polskiego, polskiej muzyki, polskiego tekstu, że doczekam się jeszcze jakichś fajnych twoich tekstów. Wierzę w to naprawdę. Ja też w to wierzę, a jeszcze wracając do mojego śpiewania po polsku, ja absolutnie od tego nie uciekam. Było tak na początku, że nie tyle uciekałam, co miałam fatalną dykcję. No przez pierwsze lata, no to uwierz. Ja włożyłam to bardzo dużo pracy, żeby dobrze śpiewać w języku polskim, żeby to było wyraźne, żeby słuchacz, który słyszy utwór, słyszał, o czym ja śpiewam, bo dla mnie nie jest sztuką powiedzenie, o, śpiewam po polsku, a potem śpiewam tak, że ja nie rozumiem, o czym śpiewam, no, że znam, ludzie mnie nie znam to dla mnie jest mnóstwo takich takich wokalistów, wokalistek i okej, nie oceniam tego. Ja nie chciałam śpiewać w taki sposób. Ja miałam naleciałości z języka angielskiego, czy w ogóle z różnych innych języków, bo uwielbiam się bawić językami, śpiewać w różnych językach i uwielbiam, bardzo lubię, kocham wręcz melodykę języków, w tym języka też polskiego, ale język polski jest bardzo wymagający. Ja po prostu bardzo dużo ćwiczyłam w domu, nagrywałam się, patrzyłam, jakie błędy robię, poprawiałam to i jak już poczułam, że śpiewam tak, że dla mnie to jest naturalne bardzo i język mi się nie zgina, nie zakręca, ani nie wiem, co tam jeszcze robi. I faktycznie to, co ja śpiewam, jest słyszalne, jest zrozumiałe. No też śpiewałam więcej po polsku. Mam na swoim koncie kilka utworów w języku polskim. No wiem, znam bardzo dobrze twoją i mam nadzieję, że będzie ich więcej. Niemniej jednak myślę, że też język jest muzyką i ja zdecydowanie lepiej się czuję w języku angielskim i w różnych innych językach. A jeżeli jest tekst taki właśnie, jak chociażby Rzeźb, nie? Że to jest tak cudownie napisane dla mnie i też pod melodię, którą zrobiłam i którą dałam Bogdanowi Leblowi, połowa cudownego duetu, który w zasadzie stworzył poetykę polskiego bluesa. To prawda, tak? To prawda. Bo to nie jest tylko Tadeusz Nalepa, ale też Bogdan Leby. Jeden bez drugiego nie istniałby chyba tak bardzo. No nie istniałby w kontekście, żeby było jasne, w kontekście polskiego bluesa, tak? To prawda. Bo tylko o tym mówię. Bo myślę, że obydwoje, i pan Tadeusz Nalepa, i Bogdan Leby, to byli, dwie indywidualności wspaniałe, które ale świetnie się uzupełniają. Ale tak, ale jeśli chodzi o ten właśnie to zjawisko breakout, muzyka cała w połączeniu z tekstami Bogdana, no to jest całość. Nie, dla mnie nierozerwalna. Dobrze, Badziu, to chyba najtrudniejsze pytanie ci zadam, które zadaję każdemu, z kim rozmawiam. Co myślisz o Mogę na nie odpowiedzieć. Co myślisz o kondycji polskiej muzyki? Polskiej muzyki w jakim znaczeniu? Całej czy całej, całej tego, co się dzieje na rynku muzycznym, to czym nas karmią media i w ogóle, no. Wiemy, że mamy i podziemie muzyczne, i to takie, te wyżyny muzyczne, w cudzysłowie oczywiście. Kiedyś odpowiedziałabym na to pytanie, że moch nie jest ciekawy, ale jak
coraz więcej słucham internet i też takie media, niekoniecznie telewizja, przepraszam, czy radio. Czyli publiczne. Publiczne, tak. I nie mam tu na myśli tylko TVP, tak, to, żeby było jasne, nie oceniam tego. W sumie nawet nie da się tego ocenić. Nie wnikam w to. Natomiast generalnie powiedziałabym, że no, nie, kiedyś tam, że nie jest ciekawie. No ale jak się wsłuchuje w różne rzeczy i teraz internet daje nam możliwość odnajdywania perełek, których jest bardzo dużo, jak się okazuje. I w moim odczuciu naprawdę jesteśmy... Muzyka polska jest w dobrej kondycji. To znaczy jest w dobrej kondycji o tyle, że jest bardzo dużo osób, które tworzą przepiękne rzeczy, bardzo poruszające, bardzo głębokie, bardzo ciekawe. A to, że to nie jest tak szeroko znane, bo media tego nie promują, no to są dwie różne rzeczy, tak? To należałoby zapytać się, jaki jest stan mediów w Polsce. No właśnie, media... Media jednak mają jakąś rolę, prawda, w kształtowaniu gustów muzycznych, w uczeniu. Ale media to są kopie, często te wszystkie programy, wszystko to są kopie rzeczy, które są po prostu w świecie i tyle. To nie ma zbyt wielu programów, które są wymyślone przez Polaka czy przez Polaków. I o, mamy to, tak, mamy. To są po prostu licencje wykupywane i robienie czegoś bardzo wartościowego też, bo nie ukrywajmy, że przy okazji takich programów no, widzimy cudowne talenty też, tak? Więc to nie jest takie czarno-białe. Ale należało właśnie zadać pytanie, jaki jest stan mediów, tak? A nie jaki jest stan muzyki w Polsce, bo uważam, że jest bardzo dużo bardzo zdolnych, bardzo ciekawych artystów, którzy dają nam bardzo wiele. Takie mam poczucie. Kiedy Magda Piskorczyk przyjedzie na Śląsk, bo Iwonka tęskni bardzo za Magdą Piskorczyk. Miała być Magda Piskorczyk w lipcu. To taka propos jeszcze pierwszego pytania. Jakie festiwale miały być zagrane? To Laubo. Lauba, tak, to wiem. Lauba czy Laubo? Właśnie Lauba, tak... Lauba. Lauba. Mhm. Dlaczego ja tak... Lauba. Pełno bluesa, no to myślę, że no to akurat będzie w przyszłym roku. Być może coś jeszcze pojawi się w tak zwanym międzyczasie, ale nie absolutnie mniej ważne. No zobaczymy. Zobaczymy. No myślę, że teraz będziesz, jest bardzo trudno. Jak tu będziesz, to musisz natychmiast Iwonce dać znać, bo ja na skrzydło polecę do ciebie, wiesz? Dobrze, ale myślę, że jak coś się narodzi, to z przyjemnością taką informację też umieszczę na swoich profilach i na swojej stronce. Natomiast ja też myślę, a propos planów, że jest trudno coś planować, ja nie zazdroszczę organizatorom, nie zazdroszczę absolutnie właścicielom różnych miejsc, które no, w czasie pandemii no, albo padły, już to wiemy, albo nie daj Bóg padną na przestrzeni tam wielu miesięcy, nie powiem najbliższych, ale no, zobaczymy, bo to naprawdę jest trudne. Żeby tak planować. A może też z drugiej strony w porządku, że też nie trzeba czegoś robić z wyprzedzeniem rocznym, a potem tak właśnie widać wszelkie plany, które ja na przykład miałam i które wypracowałam przez parę miesięcy, bo nie czarujmy się, kiedyś właśnie z Ewą Matysik rozmawiałam i mówimy właśnie, że nasza praca jest taka, że my musimy się napracować, żeby pracować. No bo tak jest, przy czym absolutnie to nie jest żadne narzekanie, bo z pełną świadomością wybrałam taką drogę i wiem też, że w każdej chwili no, mogę zacząć robić coś innego i nikt mnie tutaj nie stoi z pistoletem przy głowie i mówi, masz śpiewać i grać.
Natomiast no myślę, że no czas pokaże, co się wydarzy, tak? Ja też tak powiem szczerze, nie udzielam się internetowo. Ja właśnie też o to chciałam zapytać. Dlaczego nie grasz tak na żywo w internecie, jak to robi wielu? Tak, ja właśnie też nawet może zauważyłaś taką wiadomość na początku pandemii. Pytanie, tak? Czy państwo byliby zainteresowani koncertem internetowym? Bo właśnie też na tej fali takiej chociażby też chęci pomocy osobom, które no, nie są tak widoczne jak my artyści na scenie, ale też no, zajmują się tym, żeby nam oświetlić scenę, żeby nam przygotować kable, żeby nam podłączyć wszystko, są realizatorami, są technicznymi. I nawet zgłosiłam chęć takiego koncertu, ale potem popatrzyłam, zakupiłam nawet sprzęcik, żeby nie było. Robiłam próby tutaj w domu, żeby zobaczyć, jak to wygląda, ale stwierdziłam, że to nie jest mój poziom, tak? Jakości, którą chciałabym zaprezentować. A poza tym też powiem bardzo, bardzo mocno i dobitnie. Uważam, że oddawanie swojej pracy za kapelusz, za garnuszek też nie jest do końca tak dobre, bo to się kiedyś zemści w przyszłości. Ludzie będą przyzwyczajeni do tego, że wszystko jest za darmo, że wszystko można mieć za darmo. Przepraszam, że jestem tak, nie jestem materialistką, ale uważam, że tak jak idę do lekarza i płacę za jego pracę, idę do adwokata, bo na przykład potrzebuję jego pomocy i płacę za jego pracę, jeżeli no to dotyczy oczywiście, można powiedzieć, no ale sztuka, no przecież my, no trzeba żyć sztuką. No my żyjemy tą sztuką, to jest dla mnie, ja żyję tą sztuką, to jest dla mnie sedno życia, ale ja też żyję z mojej sztuki, z mojej pracy i gdyby był taki rynek, że ludzie są przyzwyczajeni, że chociażby 20 zł, 30 za ten koncert zapłacą, to okej, ale też no, nie czarujmy się, że ludzie też nie mają pieniędzy za dużo, tak, że najpierw kupią chleb niż i coś, żeby włożyć coś do garnka, niż powiedzmy zapłacą za koncert, ale czy za wystawę, czy za zdjęcie, bo ja nie mówię tutaj tylko o muzyce, to myślę, że takie przyzwyczajanie też do tego jest niehalo. My sobie w ten sposób ale nie pomagamy. Macie, ja może mniej mam, znam się na waszej działce, czyli na muzyce, ale dobrze znam się na teatrze, ponieważ studiowałam teatrologię i pracowałam długo w teatrze, to wiem, że aktorzy robią spektakle płatne i te spektakle cieszą się popularnością. Po prostu ludzi trzeba tego nauczyć. Te bilety nie muszą być, tak, nie wiem, horrendalnie drogie, bo jeżeli stać na internet, to stać również na to, żeby zapłacił 20 zł czy 30 za wstęp na taki koncert. I ja uważam, że no, w najgorszej sytuacji jesteście, znaczy są ci muzycy, którzy się utrzymują tylko z muzyki, prawda? Bo jeżeli ktoś jeszcze pracuje, no to okej, okay, ale tutaj, no dlaczego ma sprzedawać swój talent? Ja się wtrącę, troszkę pracuję od jakichś ramach czasowych, tak? Na etacie, bo my też pracujemy. My siedzimy, próbujemy, gramy, kupujemy sprzęt, ćwiczymy codziennie po parę godzin, żeby państwu zaprezentować sztukę na... ja przynajmniej tak robię, no, czy my z zespołem, ja z zespołem, tak, żeby pokazać sztukę na wysokim poziomie, więc to też jest praca. To nie jest tylko hobby, bo tak naprawdę to spotkanie nasze z państwem to jest tak jak przyjęcie dla mnie. Bycie na scenie, rozmowy pokoncertowe czy przedkoncertowe, to jest przyjęcie, do którego my przygotowujemy się sumiennie i przez wiele godzin. To także prawda. To też jest praca. Ja tak troszkę wtrąciłam, bo dobrze. Bo też...
Dobrze, Madziu, powiedz mi, czego życzyć, Madziu, tobie teraz? Zdrowia, ciągłego optymizmu, wiary w przyszłość, to tak, no, to jest to, co mam, ale żeby to było. Mhm. I przede wszystkim spotkań z cudownymi ludźmi, z którymi miałam wielkie szczęście się spotykać przez całą moją karierę, a to jest już prawie 20 lat. I oby tak dalej, oby tak dalej, oby spotykać właśnie takich ludzi na swojej drodze, jakich dotychczas miałam wielkie szczęście i myślę, że też wielki honor spotykać. Dobrze, Madziu, to ja ci tego życzę w imieniu słuchaczy Radia Sigma, w swoim imieniu i czekam na ciebie z wielkim utęsknieniem tutaj na Śląsku. No i co mam ci powiedzieć? No, śpiewasz cudownie, jesteś cudowną kobietą i oby tak było dalej. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję i zapraszam czy też na moją stronkę, czy na Facebooka, bo tam podaję szczegóły, czy podajemy szczegóły koncertów, a być może będzie taka opcja, że będą Państwo mogli wysłuchać mnie w internecie, no w opcji pay-per-view, ale jednak 10 października proszę trzymać kciuki za to. W internecie też się pojawimy. Bardzo dziękuję, Iwonko, za rozmowę i wysyłam wielkie, wielkie serce i do ciebie, i do Państwa słuchających i moc uścisków, serdeczności, dużo uśmiechów i też Państwu życzę zdrowia i optymizmu i wiary w przyszłość. Dziękuję bardzo.
przyszedł do mnie Johnny. Był on raczej zamrożony. Jakiś czas był już bez żony. Że jest skłonny, lecz był raczej monotonny. Puścił go mój pies obronny, gdyż był Johnny nieprzytomny. Zamulony taki Johnny, zamulony taki Johnny, zamulony taki Johnny, zamulony. Plamista, oddech mu przez nozdrza świstał. Był potrzebny mu dentysta, lecz chciał ze mną tańczyć twista. Kręcony, lecz był mętny i stracony. Jakby żarł wyłącznie glony, zawsze był źle ogolony. Johnny, zamulony. Taki Johnny, zamulony. Taki Johnny, zamulony.
dziś już John mieszka w niebie. Byłam nawet na pogrzebie. Może stracił wiarę w siebie, lecz zostanie w moim śpiewie. Nawet listu nie zostawił, ciągnął żyłę, się wykrwawił. Nie chciał żyć wciąż na minusie, lecz zostanie. Taki John zamulony, taki John zamulony, taki John zamulony, taki John zamulony. To była Magda Skorczyk. Witam na czacie Janusza. Janusz miał okazję częściej widzieć Magdę Skorczyk na scenie niż ja, ale to niezwykle charyzmatyczna kobieta, bardzo żywiołowa, zupełnie inna niż prywatnie. Ja uwielbiam z nią rozmawiać. Nie tylko o muzyce, moi drodzy. Wywiadów będziecie trochę mieć. No nie wiem, czy Iwonka się w ogóle wyrobi. Już ma takie terminy, że kalendarz nie ma chyba miejsca, żeby zapisywać, ale to dobrze, poznacie ich bliżej, niech o sobie opowiadają, tak jak opowiadała Magda Skorczyk. No dobrze, to teraz będzie inna legenda śląska, którą też uznacie, Agnieszka Łapka, która też częściej śpiewa po angielsku. No i mamy takie dwa czy trzy utwory jej, które możemy zaprezentować po polsku. I będzie utwór, który nie był już dawno, ale go znacie. Czy chciałbyś? Ja tylko przypominam, że Agnieszka Łapka kształci swój głos u klasycznej śpiewaczki. Śpiewa zupełnie inaczej niż Magda Skorczyk i zaraz to zaobserwujecie. Później będzie Bruce Menni, Tadeusz Bogucki, List z Londynu. Moja jedna z ulubionych kapel. Uwielbiam Tadeusza. Uwielbiam, jak śpiewa. W ogóle uwielbiam Bruce Menni. I Patrycja Lukaszuk. Zupełnie inna stylistyka. Poezja śpiewana tam w oglodach, ale śpiewa świetnie. No więc cóż, Agnieszka Łapka, czy chciałbyś? Tadeusz Bogucki, Bruce Menni, List z Londynu i Patrycja Lukaszuk tam w ogrodach. Zapraszam. Ja chciałabym cię więcej niż
chciałbyś trochę mnie, trochę więcej mnie przy stole. Gdy serwety zdobią kształt wśród wystawnych dań, nożyk panów, łyżek pań, ja chciałabym cię więcej niż ciebie mam. Wiem, zgubiłem się gdzieś
na poddaszu po angielsku już klnę. Jest ciężko tak daleko do ciebie. Staruszka na balkonie podlewa kwiat. Wydaje mi się, że tu mieszkam już 100 lat. Tak ciężko, tak ciężko bez ciebie.
jak stawiamy świat na głowie, wiedząc, że to źle. Bo przecież to nasz jedyny dom. W tych ogrodach miejsce dla nas ponoć też ma być, lecz by kiedyś tam zawitać mądrze trzeba. Stylistyki muzyczne i od razu odpowiadam na zadane mi tutaj na Messengerze pytanie. Ja nie jestem od oceniania muzyki, zresztą nie znam się na nie tak bardzo, żebym mogła ocenić. Jestem prezenterką, prezentuję Wam różne gatunki muzyczne, różnych wykonawców i ufam, że znajdziecie coś dla siebie. I to była Agnieszka Łapka, Czy chciałbyś? Tadeusz Bogucki, List z Londynu i Patrycja Łukaszuk, Tam w ogrodach. Trzy różne stylistyki muzyczne, trzy różne osobowości. No a co wybierzecie, kto Wam się podobał, to już zależy od Was. No i teraz będzie tekst, który mnie całkowicie zauroczył, bo to jest taki tekst, który ja bym chciała napisać, takie bliski moim literkom. Nosi tytuł Wywiad i będzie go śpiewał Grzegorz Olejnik, czyli Olek Blues. O nim już dużo wiecie, 4 odcinki mu poświęciłam. A potem Karolina Jastrzębska, świetna młoda dziewczyna, która pchnie się coraz wyżej, coraz wyżej. Usłyszymy jej piosenkę Dziwna, a na końcu poeta muzyki, poeta gitary, poeta słowa Arek Zawiński. Przez mrok zapraszam Was do słuchania. Blues.
jest dla mnie jak życie. Raz uśmiechnięta, a raz złe. Bo dobra miłość też ma ciernie.
się blask. Na gałęzi kos wyśpiewuje brzask. Uliczne latarnie właśnie idą spać. W oczach rośnie las, naga krąży w nim. Co przytuli mnie. Ja potrafię dać prawdziwszy od słów, ręki pełne rosy, oczy pełne. Co przytuli mnie. Drogi
początku, w tym samym miejscu. Teraz mówisz, dobrze jest. Grzegorz Olejnik, wywiad, świetny dla mnie tekst, Karolina Jastrzębska, Dziwna i Arek Zewiliński przez Mrok. A teraz przeniesiemy się w czasy dwudziestolecia międzywojennego i moja kochana Estera Naczsuska zaśpiewa szeptem. Potem będzie Marcin Copik, muzyk tutaj nasz śląski, blisko siebie. I dawno niesłyszana Kasia Pietrzyk z Inno. Kasia Pietrzyk zaśpiewa w towarzystwie Roberta Bodziocha. Estera Naczsuska szeptem, Marcin Copik blisko siebie, jeszcze poznaję Marcina, więc jeszcze Wam dużo nie powiem, i Kasia Pietrzyk Inna. Zapraszam.
dlatego szeptem do mnie mów. Mów szeptem, jak najciszej mów, bo wciąż się boję, by zły los słów nie podsłuchał twoich, żeby marzeń naszych na mnie ukradł nikt. Jak bluesy, funky blisko siebie.
mnie każdy z każdym za pan brat. Yeah.